Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zabieram Was głęboko, niemalże w sam środek galaktyki, czyli do rejonu zwanego jako świata jądra galaktyki. Materiał będzie dotyczyć kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Głębokie jądro, czasami nazywane jądrem galaktyki, było jasno oświetlonym regionem galaktyki leżącym w samym jej sercu. Pomimo obecności ważnych miast światów, takich jak Troiti, znaczna część głębokiego jądra była słabo zaludnioną i gęsto upakowaną masą gwiazd i planet, niebezpieczną w nawigacji i w dużej mierze pozostawioną samą sobie przez odkrywców galaktyki. W jej centrum istniała starożytna, supermasywna czarna dziura, która spajała galaktykę. Podróżowanie w kierunku jądra i oddalanie się od krawędzi galaktycznej było określane jako kierowanie się do jądra. Wspomniana Troiti w systemie Cyberon była kiedyś uważana za rywala Corsent jako kosmopolityczny klejnot Republiki Galaktycznej. Jednak lokalizacja planety w głębokim jądrze sprawiła, że Republika nie była w stanie przeprowadzać ekspansji na kolonii i wewnętrzne rubieże, powodując upadek tej światowej potęgi przemysłowej w Republice. Niektórzy uczeni Jedi twierdzili, że planeta Titan, która znajdowała się w tym regionie, była miejscem pierwszej świątyni zakonu Jedi. Legendy. Światy jądra tak naprawdę były dość małym regionem w galaktyce o średnicy około 7 tysięcy lat świetlnych. Jądro było domem dla około 30 miliardów najstarszych gwiazd galaktyki. W niektórych obszarach gwiazdy znajdowały się tak blisko siebie, że zderzały się ze sobą i odrywały od siebie rdzenie. Ze względu na przyciąganie grawitacyjne ogromnej liczby gwiazd i znacznej koncentracji ciemnej materii, lokalna czasoprzestrzeń została poważnie wypaczona, co w najlepszym wypadku utrudniało podróż w hiperprzestrzeni. Głębokie jądro miało wielką wartość strategiczną ze względu na swoje położenie w pobliżu światów jądra. To właśnie tutaj, na bys swojego czasu zaszył się klon odrodzonego imperatora. Pomimo Dostępności głębokiego jądra, nieskończone Imperium Rakatan nadal było w stanie przeprowadzić tu kolonizację, między innymi na wspomnianym bys. Wraz z upadkiem nieskończonego Imperium, część planet została opuszczona, stając się wymarłymi cmentarzami pradawnej technologii, kryjąc w sobie mnóstwo tajemnic zamieszłych kart historii. Przed 27 tysiącami lat Koros Major został skolonizowany przez ludzi z Corsand, którzy odkryli ogromne złoża karbonitu w siedmiu światach systemu. Odkryto, że karbonit może być użyty do utrzymania kosmicznych podróżników w stanie hibernacji, co w efekcie doprowadziło do rozwoju podróży międzygwiezdnych na większą skalę, ponieważ załoga mogła po prostu przespać podróż. Rozpoczęła się więc ekspansja na całą galaktykę. Koros Major stał się arcyważnym punktem na mapie dopiero co odkrywanej galaktyki, dzięki złożom karbonitu oraz przeprawy Andris. Niegdyś potężne i ważne planety, takie jak Bys, Titan czy Prakit, również zostały opuszczone, jak niegdyś porzucili je Rakatanie. Mimo bogatych zasobów, światy jądra były niegościnnym środowiskiem, szczególnie do podróży międzygwiezdnych. Dopiero podczas wojen klonów, najwyższy kanclerz Palpatine wysłał zwiadowców i droidy sondujące w celu zbadania tego rejonu dokładniej. Jako Lord Sithów, Darth Sidious miał już dostęp do sekretnych tras nadprzestrzennych przez ten region, dzięki czemu mógł dokonywać ataków z zaskoczenia lub omijać kontrolę. We wczesnym okresie Imperium nowy rząd założył Światy Twierdze, ściśle tajne stocznie, bazy i pałace na kilku światach głębokiego jądra. Tajne imperialne zapisy wskazują, że imperialni zwiadowcy odkryli setki zamieszkałych światów w tym regionie, ale zostali trwale wyeliminowani, aby zachować ten sekret. Prakit oraz Bys stały się planetami niemalże nie do zdobycia, obsadzone dosłownie armiami szturmowców. Przebywać tam mogli najwierniejsi z lojalistów Imperatora, Wizyta na owych planetach była traktowana niemalże jako nagroda. W końcu światy te były często niezwykle urokliwe i niecodzienne, oraz opustoszałe na skutek masowego ludobójstwa ze strony Imperium. Imperium ogłosiło w końcu cały region strefą bezpieczeństwa, a wszystkie statki kosmiczne wlatujące lub wylatujące z regionu wymagały zezwolenia Biura Statków i Usług oraz Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Pierwszy urząd był odpowiedzialny za pilnowanie kosmicznych pasów, podczas gdy drugi miał za zadanie chronić imperialne tajemnice wojskowe. Skoki w nadprzestrzeń były również ograniczone przez odstępniki, wymagane do zgłaszania się do władz imperialnych i otrzymywania od nich częstych aktualizacji astronawigacji. Jako środek zapobiegawczy przeciwko nielegalnym przerzutom czy migracji utworzono imperialną sieć bezpieczeństwa nad przestrzenią wraz z minami grawitacyjnymi i zakłócaczami, aby uniemożliwić komunikację. 15. Rezerwowa Flota Głębokiego Rdzenia dowodzona przez admirała Malfklaizu, stacjonowała w głębokim jądrze jako gwarant bezpieczeństwa. Obszar ten pozostawał imperialną twierdzą prawie 20 lat po bitwie o Endor. Kilku watażków w tym generał Sander i Lord Harsk przybyło, aby zdominować różne światy jądra. W 10 roku po bitwie o jawin odrodzony klon Palpatina użył Bys jako bazy wypadowej do inwazji na Nową Republikę. Przez kolejne lata trwały tam mniejsze lub większe walki o władzę, aczkolwiek sama Republika niespecjalnie interesowała się tym regionem. Dopiero podczas wojny z Juzang Wongami przywódca resztek Imperium, Gilad Palion, przekazał Republice informacje o tajnych imperialnych trasach nadprzestrzennych w regionie. Korzystając z tych informacji, Leia Organa Solo zaplanowała pułapkę na obcych, wciągając ich w trudny do nawigacji region. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, uszanowanie dla patronów serii. Zachęcam do pozostawienia komentarzy z pomysłem na kolejny odcinek i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów: dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.